Czwarte liceum ogólnokształcące w sposób szczególny uczciło święto 11 listopada. Czwarte liceum ogólnokształcące w Nowym Sączu, które rozpoczęło trzeci rok działalności, wypracowuje ambitnie swój ceremoniał, nie mając własnego patrona, sztandaru i hymnu. Traktuje więc święto niepodległości jako święto szkoły i jej uczniów. W przeddzień 75. rocznicy odzyskania niepodległości grono pedagogiczne, uczniowie 4. LO i ich rodzice uczestniczyli we mszy świętej w kościele na Starym Cmentarzu, celebrowanej przez księdza prałata Stanisława Czachora. W czasie nabożeństwa dokonał on poświęcenia krzyży do nowych sal lekcyjnych w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 61. Następnie w Domu Kultury Kolejarza uczniowie 4. liceum zaprezentowali niepodległościowe widowisko słowno-muzyczne połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Uroczystość uświetnił występ chóru Immaculata pod dyrekcją Teresy Pach. Licząca obecnie 9 klas 250 uczniów szkoła ambitnie pragnie się wpisać w oświatowy krajobraz naszego regionu.